kategoria filmów o sztuce, no czyli człowiek wyobrażał sobie, że no, że co, że to muszą być jakieś filmy poświęcone sztuce, tak? No, okazało się, że w tej kategorii filmów o sztuce jest bardzo wiele różnych podkategorii, tak naprawdę można je wyróżnić. I to są tak, albo filmy o muzyce i właściwie co najmniej ze 3 z tych filmów to były filmy promocyjne, typu na przykład LCD Sound System. To jest to film z konceptu tego zespołu, ostatniego koncertu, no i to jest film promocyjny tego zespołu. Widziałem też tam coś w rodzaju eseju filmowego. Widziałem też tam, powiedzmy, film zrobiony przez artystę. Tak naprawdę chcieliśmy zdać równorzędne nagrody, ale drugie, ponieważ nie znaleźliśmy wśród tych 12 filmów jednego takiego filmu, który by nas naprawdę no, uderzył i tak, był to film, który, na który wszyscy właściwie czekaliśmy, że to będzie wow, to jest ten film. Takiego filmu nie było. Nie chcę powiedzieć przez to, że to były słabe filmy. Wybieracie film, który jest zrobiony bardzo tradycyjnie. Tak. I właściwie powinien się znaleźć w kategorii dokumenty i eseje. Osobiście to bym to przekierował do kategorii może filmów o muzyce, ale ponieważ ten film ma w sobie coś więcej, to nie jest film tylko, to nie jest prosty film o muzyce, nie jest film promocyjny tego zespołu. To jest film, któremu udało się osiągnąć jeszcze wyższy poziom. On kreuje pewną metaforę. Okazało się, że ten film ma w sobie tyle, że te inne, które eksperymentowały trochę z formą filmową, no nie były aż tak ważne. Fantastycznie wykonana muzyka, świetne teksty, nie do uwierzenia po prostu. I mam nadzieję, że może te imieniny Petri Kurika zostaną zaproszone na przyszły festiwal Nowe Horyzonty. Żeby zagrać w klubie. Tak, żeby tu zagrać, ponieważ ten zespół normalnie gra koncerty. No, na filmie na przykład widać, jak jadą do Hamburga i grają koncert i punkowcy z Hamburga po prostu świetnie się przy tym bawią i naprawdę się identyfikują z nimi, ale wiem też, że oni grają w ogóle w całej Europie i na przykład jeden z naszych kolegów widział to w Szwajcarii, występ tego zespołu na żywo i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zobaczyć ich na żywo i wtedy dopiero zobaczycie, jak oni są świetni.